Cześć. Po tym, jak tydzień temu postanowiłem Was zapytać, zachęcić Was do dyskusji, nie było jakoś specjalnie głosów krytyki, no więc w tym tygodniu robię to po raz kolejny. Ale zanim zapytam Was o to, o co Was chcę zapytać, to może parę słów o zeszłym tygodniu, o poprzednim pytaniu. Pytałem, czy lubicie, czy używacie, czy korzystacie z funkcji rozmywania tła w podwójnych aparatach fotograficznych Waszych smartfonów. Ja przyznałem wówczas, że niekoniecznie, prywatnie raczej tego nie używam. I wiecie, co się okazało? Spora część z Was również. Było owszem kilka głosów twierdzących, że okej, skoro jak już jest, no to użyjmy raz na jakiś czas, albo po prostu niech sobie będzie, bo od przybytku głowa nie boli. Słusznie. Ale mnie najbardziej się spodobała koncepcja jednego z użytkowników, który zaproponował, żeby po prostu były trzy różne obiektywy. Jeden tele, jeden szerokokątny, no i jeden standardowy. I to mi się strasznie spodobało. Natomiast nadal, co do rozmywania, no nie mam jakiegoś specjalnego przekonania. No ale kolejny tydzień, więc kolejne pytanie. To dzisiaj pytam Was o notch, grzywkę, wcięcie, jakkolwiek to się nie nazywa. Coraz modniejszy dodatek w bardzo wielu telefonach już się pojawił. Chodzi tym niezorientowanym wyjaśnię o takie wcięcie w górze ekranu, po środku. Średnio to wygląda w niektórych smartfonach, w niektórych gorzej, w niektórych lepiej. No i zdania na temat tego dodatku są bardzo podzielone. Jednym się podoba, innym nie. A wiecie co? Mnie ostatnio używam kilku takich telefonów z tym wcięciem. Ja przestałem zwracać uwagę na ten notch. Jest mi zupełnie obojętny. Jest to jest, nie ma to nie ma. Jakoś przeszedłem nad nim do porządku dziennego. Natomiast jego obecność lub jego brak na pewno nie determinowałyby wyboru telefonu przeze mnie. Nie zdecydowałbym się na zakup telefonu tylko dlatego, że ma albo nie ma notcha. Nie wiem jak Wy. Także napiszcie to w komentarzach, wyraźcie swoje zdanie. Bardzo oczywiście jestem ciekaw tego, co sądzicie na temat tego elementu designu, stylizacji telefonów. A słuchajcie, może macie jakąś swoją własną, fajną nazwę dla tego elementu, dla notcha, dla wcięcia, dla grzywki. Zaproponujcie coś, jeżeli coś fajnego Wam przyszło do głowy. Może się to przyjmie, chociażby w recenzjach. Także na dzisiaj już kończymy. Widzimy się niebawem. Właściwie to Wy mnie widzicie w recenzji Asusa Zenfone 5, która już dosłownie klei się, tak, powoli. Także do zobaczenia wkrótce. No i oczywiście w piąteczek wracamy z tygodniówką, tak jak zwykle. No zatem do zobaczenia, moi drodzy. Cześć.